Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej partii. Jest to jedna z wielu partii, które nasz reprezentant, orzeł biały Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista, jeden z lepszych zawodników świata, jeśli chodzi o grę królewską, stoczył, moi drodzy, z Mamedierowem. Tym samym, który był bohaterem poprzedniego odcinka. Pamiętacie? Mehmet Yarow kontra Carlsen. No dobra, nieważne moi drodzy. Ważne jest to, że jesteśmy po trzecim dniu finałów obecnie trwającego turnieju Meltwater i Duda. Finalnie zwycięża dzisiejsze starcie. Było to starcie pełne o, emocji, było dużo, moi drodzy, nerwów. Jan Krzysztof Duda grał nieprawdopodobne szachy. Jest to bardzo utalentowany zawodnik, który nie stroni od ryzykownej gry, od, moi drodzy, odważnych decyzji na, na szachownicy. Nietuzinkowo grywa, no młody tal, ewidentnie zresztą, będziemy mieli przykład tutaj w tej partii, chociażby. Zarówno geniuszu, jak i odwagi, może troszeczkę nonszalancji z jego strony, no nieważne. W każdym razie wybrałem akurat tę rozgrywkę, ich dzisiaj było multum, bo były cztery partie, później dwie dogrywkowe. Finalnie, tak jak mówię, Duda zwyciężył, gratulacje. Będziemy obserwować kolejne starcia, a my przyjrzymy się tej partii. Duda kontra mamy moi drodzy. Tempo wynosi 15 plus 10 bodajże, czyli szachy szybkie. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia D4, na co mamy skoczek F6. C4, G6, skoczek C3. Szykujemy 4 w kolejny, można temu zapobiec, grając D5. Obrona Grunfelda, która była tłuczona dzisiaj, moi drodzy, jak mielone na obiad u cioci Barbary yy, przez tutaj zawodników. Obrona Grunfelda była grana bardzo często. W tym wypadku, moi drodzy, e, nastąpiło CD, skoczek bije i popularnym ruchem jest po prostu e 4 bicie, bicie. Goniec G7, C5, napadamy na. aha, napadamy na centralnego Pionka. Znane struktury, jeżeli ktoś gry w obronę Grunfelda, to wie o czym mówię. Jednak z linia goniec D2 ze strony Dudy jak najbardziej grywalna. Skoczek odchodzi, moi drodzy, na B6, unikając tym samym wymiany. Takie skromne e 3. Co prawda goniec jest troszeczkę zamurowany, ale tego gońca będzie można za chwileczkę poprawić na C3. Goniec G7 powolutku trzeba wykończyć rozwój na skrzydle królewskim. No i w tym momencie można grać skoczek, moi drodzy, F3. Jak najbardziej, jak najchętniej można zagrać, moi drodzy, skoczkiem na chociażby i E4. To są ruchy, goniec C2 oczywiście jest też posunięciem. Tu jednak H4, nieskończony rozwój, król niezroszowany. Figury śpią, jedziemy H4. Chcemy dojść do H5 otworzyć linię H. To jest właśnie, moi drodzy, styl Jana Krzysztofa Dudy. Odważne posunięcia. Na no, atak na skrzydle odpowiada atakiem w centrum C5, tego się spodziewamy. DC nastąpiło i skoczek, moi drodzy, z szóstego rzędu na D7, żeby pionkę odbić. Natomiast w tym momencie skoczek A4. Nie ma roszady skoczek na bandzie. No, trenerzy szachowi w początkujących klubach, klubach, gdzie uczą dzieci od podstaw, no nie popierają, nie pochwalają takiego stylu. Ale Jan Krzysztof Duda, no moi drodzy, geniusz szachowy, może wszystko, skoczek C6, w tym momencie nastąpiło rozwojowy ruch, no i H5, H5, konsekwentnie chcemy uderzyć, moi drodzy, G6, rozpróć tego typu strukturę domku, często właśnie polega to na pchaniu pionka i wymianie. Krótka roszada ze strony Mediarowa, on niczego się nie boi, mamy HG, HG i w tym miejscu można było zagrać B4, moi drodzy. Ciekawe posunięcie B4. Być może nawet z ideą zagrania B5. Podparcie tego pionka, już to jest zwolnienie z, z obowiązku obrony skoczka. Co prawda można wziąć tutaj wieżę, natomiast ten goniec jest tutaj istotnym obrońcą czarnych pól. Tutaj, moi drodzy, grozi mat. Mogą być problemy, trzeba by było grać F6, osłabiać się na wszelakie sposoby. B5. Myślę, że tej rekompensaty jest dużo za oddaną jakość. My wracamy do partii, moi drodzy. Jak widzicie ten koniec jest tutaj nieocenioną siłą i tak szybko, tutaj czarne nie będą chciały go wymienić tu jednak Janek gra bardzo odważnie, bezkompromisowo, po prostu Hetman G4, chce wrzucić Hetmana gdzieś tutaj, moi drodzy, na linię H no i po prostu dać mata na H7. Proste szachy, ale to nie będzie takie proste, no panowie po 2.700 z plusem, więc spokojnie. Skoczek F6 z atakiem na Hetmana, oczywiście tym samym H7 się broni. Hetman w tym momencie poszedł na H4 no i być może idea nawet jakiegoś G4 G5 tutaj straszymy, tylko wiadomo, wtedy być może jakiś skoczek H5 przy, przymknięcie tej, tej... Linii. No tutaj, jak widać, nie tak łatwo tego mata dla króla dać, ale odważnie, odważnie ze strony białych. Białe mają inicjatywę, to na pewno Hetman w tym momencie D5, scentralizowany Hetman to jest zazwyczaj dobry pomysł i oczywiście pociągnięcie wieży za momencik. No i pole H5 dodatkowo też na celowniku, tym samym problem z rozwojem gońca, gdyż może spaść G2. No dobrze, skoczek f 3, żeby przesłonić przekątną wprowadzić w kolejną figurę lekką do gry. Goniec, moi drodzy, tutaj na G4. No jakby nie było jest to jakieś tempo, bo jest to bronione tylko jednokrotnie. Ale teraz goniec, moi drodzy, C3. Chcemy wyłączyć być może tego obrońca pola H7. Tylko czy to jest takie straszne? Wieża FD8 i już jest robione miejsce dla króla. Żeby tutaj nie było problemów po ewentualnym biciu, biciu i szach. Nie ma mata, bo król sobie moi drodzy drepce na F8. No niestety pole H8 jest kontrolowane, więc wszystko na czas, wymierzone, wykalkulowane. No dobrze, powieża FD8, żeby wejść tutaj na otwartą linię wraz z Hetmanem. Mamy go 2 Dopiero teraz na spokojnie. Hetman, moi drodzy, E4. Hetman z atakiem na skoczka. To B3. Zobaczcie, nie ma roszady. Ha, linia H otwarta. Tam są ciężkie figury Janka. Król póki co w centrum. Skoczek na bandzie. Co Wy o tej pozycji powiecie? No, ciekawostki, to na pewno. Skoczek, moi drodzy, w tym momencie poszedł na B4. Oczywiście można to, to wybić, tylko wtedy Hetman wchodzi z szachem. No, robi się troszeczkę nieprzyjemnie, więc za bardzo tego gońca oddawać tutaj, moi drodzy, nie chcemy. Królew 1. Królew 1 i skoczek A4. Otwarta linia H, ciężkie figury to. No to, to, to ciekawe, ciekawe pozycje. Gra ten nasz Jan Krzysztof Duda. Tylko, że ta pozycja, moi drodzy, ma wady też. Ma wady. No jest ten atak po linii H, oczywiście, nie można tego sfinalizować, sformalizować, ze względu na to, że wszystko tutaj, moi drodzy, się pięknie broni. Jak widzicie, wieża D5 i właśnie te wady zaraz będą eksplorowane, bo wieża chce przyjść na H5. Co prawda, jeszcze ten Hetman na G3 pójdzie, ale po. Po przytuleniu króla na G1, biciu, biciu, jak widzicie, mogą być problemy. Zaraz skoczek H5. Ten Hetman może mieć ciasno, może być w ogóle kompletnie wyłączony z gry. Zobaczcie, król G1, bo wiadomo co nadciąga. I teraz wieża H5 była. Co tutaj? Wieża H5 była topowa, okazuje się. Przeoczona przez mała Mediarowa, on tutaj miał wygraną rzekomo. Bo Hetman prawdopodobnie musi iść na G3. Bicie, bicie, nie ma rady, trzeba to królem odbić. No i skoczek hapień, skoczek z stepem na Hetmana i Hetman H2 albo tutaj się wycofuje, albo Hetman na C7. Załóżmy, że Hetman H2 najlepsza stokfiszowa linia i w tym momencie, moi drodzy, czarne mogłyby wybić na C3. I po tym ruchu Hetman w diabla się na C2. A tak tu, a jak skoczek odejdzie, to a tak tutaj. Pozycja już nie do gry, moi drodzy. Oczywiście wiadomo, łatwo się mówi, jeszcze Janek by pewnie czarował, ale tu naprawdę materiał spada, nie jest za ciekawy. Wieża H5 grozi. Ale tu nie pada wieża H5, tylko skoczek C2. Skoczek C2, żeby oczywiście zaatakować tempem wieży. No i być może jakieś poświęcenia tego typu. No ale to nie jest najlepsze, ze względu na to, że tutaj, moi drodzy, mamy wieża. Gdzie? Wieża F1, proszę Państwa. Bronimy się tutaj, odchodzimy wieżą z podbicia. Wszystko się trzyma, graj i buczy. I teraz znowu najlepszym ruchem jest wieża H5, ale już nie tak bombowym jak wcześniej, bo moi drodzy, nie mamy tego wdjeblenia się na końcu. Eee, na końcu, zaraz Wam pokażę to linię, bo, 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 bo. bo. Eee, chcę, żebyście widzieli to wszystko. Hetman H2 i właśnie już teraz nie ma wjazdu hetmanem na C2. Białe są. Okay, mniej więcej czarne, jeżeli już to m, y, powinny być lepsze tylko odrobinkę. Y, wieża F1 i tutaj nie. Wieża H5, być może czarny to widział, wieża A D8. No scentralizowanie wież na linii D wygląda dobrze, tylko że goniec C4 zostaje poprawiony stępem na wieże. Tutaj F7 w ogniu, moi drodzy, zaraz może przyjść skoczek na G5. Może patrzeć tu, może atakować Hetmana, może też wspomagać atak na H7. Więc tutaj można powiedzieć taka przewrotna pozycja na swój sposób. Tutaj wieża H5 znowu jest ruchem, który się narzuca i jest jak najbardziej dobry. Tu jednak wieża D1 moi drodzy nastąpiła. No, nie ma komunikacji ciężkich figur, Janka, no to czarny z tego robi pożytek. tak? Ale skoczy G5, atak tu jak mówiłem, jest na F7. No dobrze, ale szach ma pierwszeństwo bicie na F1, goniec wraca moi drodzy, no nie chcemy tego królem odbić, chcemy to odbić gońcem i w tym momencie Hetman jest podbiciem, więc czas najwyższy nim ruszyć. Hetman F5, moi drodzy. No i co gracie? Białymi? Goniec mógłby wrócić na C4 jak najbardziej, żeby atakować cały czas F7. Tu jednak poprawienie skoczka. Skoczek, moi drodzy, B2. Skoczek B2, żeby go być może tutaj poprawić na C4, na D3 żeby tak na dobrą sprawę już nie był tym wycofanym bandowym skoczkiem, tak? No partia trwa w najlepsze. Pozycja, moi drodzy, była lepsza. Czarny znacznie teraz jest koło równej. Troszeczkę białe są wedle wskaza silnika nieco lepsze goniec, moi drodzy, H5, żeby przemknąć przekątną i to jest kluczowy błąd w tym momencie, dlaczego tu można było bezkarnie wziąć C5, znaczy bezkarnie. No wiadomo, ten goniec na C4 może być nieco wredny. Jak widzicie też skoczek ma taką funkcję, że nie wpuszcza wieży na, na D1, jakby nie było. Więc to jest taki użyteczny ruch. Yy, tutaj białe powinny być lepsze z tą parą gońców i ta linia H cały czas wygląda obiecująco, natomiast no, wzięcie pionka nie wiązało się bezpośrednio z jakimiś tam kłopotami dla czarnego. Tu goniec h i jednak i ten goniec może mieć finalnie troszeczkę ciasno. Jeszcze nie teraz, ale zobaczymy jak partia będzie kontynuowana. Goniec C4. Skoczek broni tutaj więc szachy nie straszne. No i wiadomo, F7 w ogniu. No to E6. Punkt zaczepienia, moi drodzy, jest w tym momencie E4. No i już tutaj Janek przechodzi do kontrofensywy. Piękna sprawa, E4. Agresywne szachy. Dopiero teraz Hetman wybił C5, gdyż był podbiciem, ale jest pionek. To się bierze. No i tutaj, praktycznie od ręki, widziałem to, te partie na żywo. Janek po 2-3 sekundach namysłu wybił skoczkiem na E6, moi drodzy, zastosował trójząb. Tego skoczka trzeba przyjąć, nie ma rady i nie bić od razu, każdy z nas pewnie by wybił z szachem momentalnie. Tu najpierw bicie skoka. Jeżeli goniec by odbił, no to tylko się rozgrywa pięknie. Hetman, tu wszystko moi drodzy, jeszcze stępem na wieży jest to ruch, więc tu wszystko wisi, Vichy. wisi Anand, dlatego też nie, nie tutaj, tylko najpierw bicie na F6. No dobra, jest podbiciem wieża, nie chcemy bić, więc w wieżu trzeba odejść. Wypadałoby gdzieś nie odejść, i tutaj mamy Diarow, mówi wieża D2. I będziemy mieć na oku pole F2, tylko że tak naprawdę wszystko się tutaj pięknie spina. Wierzcie lub nie. Róg białych, teraz dopiero bicie na E6 z szachem. Król, moi drodzy, H7, i tu jest po party. Wybijanie do spodu, tutaj ogołacanie króla, moi drodzy, bicie na g7, król bije g7, hetman f4, żeby łatać tu i zagrozić, hetman f7, szach. Hetman w tym momencie, moi drodzy, na d6, propozycja wymiany hetmanów, można było wrzucić na f7, to najprostsza linia wygrana i ewentualnie zagrać e5. Tu jednak Janek widzi, że ma wygraną mimo wszystko, nawet po wymianie hetmanów. Bicie, moi drodzy, na d6, wieża bije d6 i w tym momencie goniec. D5 spina wszystko. Za chwileczkę skoczek wchodzi na C4. A zwróćcie uwagę na to, że za chwileczkę również będzie F3 i G4 grane. Problem z gońcem. Skoczek B4, moi drodzy, poszło w partii. Skoczek C4, żeby napaść na wieżę. No i tutaj tak naprawdę partia zostaje poddana. Dlaczego? Dlaczego zostaje poddana partia? No bo wieża D7, moi drodzy. F3, F3 i grozi G4 po figurze. Oczywiście zgodzę się, można by było to wybić, ale co po G4? Co po G4? Ja się pytam. No, można by było ewentualnie zastosować kontraatak ze strony czarnych na skoczka, ale proszę bardzo, skoczek E3. No to wieża D3 z stępem na skoczka. No to ten skoczek zapewne moi drodzy mógłby odejść na F1 albo król F2 w ogóle. No, niby taki szach jest straszny, ale umówmy się. Króle 1 tu cały czas, wiś. Jeżeli tu, to tu. Jeżeli piąto, wiadomo, figura. Jest po wszystkim, jest po wszystkim, moi drodzy. Mamed Jarow podaje partię Duda w pięknym stylu. To ugro, po prostu przebłyski geniuszu, pomieszanego z szaleństwem odrobiny. Szczypta szaleństwa odrobina geniuszu i mamy, moi drodzy, Jana Krzysztofa Duda, który no, jest nieprawdopodobnym zawodnikiem. Miło się ogląda takie partie, takie niezrównoważone. <laughs> niezrównoważone partie, to było ciekawe. No taki Misz -masz na desce zaprzeczenie tych, tych pryncypialnych zasad, brak roszady, piąc H, pruje, moi drodzy, otwiera linię, jakieś skoczki na bandzie, to nie jest problem, jak się okazuje. No, taka partia. Trzymamy kciuki, moi drodzy, za tutaj dalsze poczynania naszego reprezentanta, a ja dziękuję za uwagę.